Cześć! Wreszcie naprawa Kenwooda powoli zbliża się do końca. Już w tej chwili sprzęt jest po oczyszczeniu, z grubsza. Wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione. Jeszcze w paru miejscach zostało go doczyścić, poprawić na przykład tutaj gniazdo FM. Jest dosyć... Znaczy jest na pewno dokładane i nakrętka nie trzyma tak, jak powinna trzymać. Chciałbym Wam pokazać teraz, jak powinno się, w moim mniemaniu, uruchamiać taki sprzęt, który był aż tak dokumentnie rozebrany. Ja go później pokażę Wam z drugiej strony, bo jest kilka takich ciekawostek. Jedna z tych ciekawostek mnie zgubiła. Tu jest, nie wiem dlaczego, od masy... To jest masa? Będę musiał to jeszcze zweryfikować. Kondensator, który był przylutowany tutaj do tylnej części. Zastanawiam się, czy to była forma jakiegoś przez kogoś dołożona filtru zakłócającego, czy czegoś innego. Ciężko mi to powiedzieć. Więc może jeszcze taki szybki rzut oka tutaj do środka. Nie wiem, jak z oświetleniem, szału nie ma jak zwykle. Więc już wszystko jest oczyszczone. Bardzo dziwnym tłuszczem był pokryty te płytki. One wyglądały, tak jak Wam mówiłem, na pierwszy rzut oka jak czyste, jak takie, którym nic nie dolegało. Aczkolwiek tutaj w agregacie pojemnościowym było bardzo dużo brudu tłuszczu. Zostało to wymyte, wyczyszczone, nasmarowane ośki specjalnym olejem, żeby to w czasie nie zaśniedziało, nie stanęło. Ja już pierwsze uruchomienie mam za sobą tego egzemplarza, natomiast chciałbym Wam pokazać, tak jak powiedziałem, jak według mnie powinno się go uruchamiać. Więc zasadniczo w życiu bywa różnie. Czasami mimo dołożenia wszelkich starań przy odbudowie tego typu sprzętu wydaje nam się, że wszystko zmierzyliśmy, wszystko sprawdziliśmy, staraliśmy się nie porobić gdzieś tam zwarć, staraliśmy się wszystko weryfikować na poszczególnych etapach, to akurat ten konkretny model ma niestety to do siebie, że zasadniczo składa się z dwóch płyt głównych, i tak naprawdę nie za bardzo jest możliwość, żeby uruchamiać go etapami, tak jak Wam kiedyś mówiłem, że mam w zwyczaju urządzenia, zresztą nie tylko ja, inni youtuberzy z tego co widziałem też, robić pewien podzespół, wkładać, uruchamiać, po to, żeby wiedzieć ewentualnie, jeśli będą problemy, na jakim etapie gdzieś powstał błąd. Tutaj ten egzemplarz niestety musiałem rozbebeszyć dokumentnie, no i oczywiście przy pierwszym uruchomieniu nie obyło się bez problemów, a jakie to były problemy, to zaraz Wam opowiem. Tutaj wesoło sobie dynda prawdopodobnie przewód od oświetlenia oryginalny, ja go później jakoś ładnie gdzieś tam schowam, nie będę go ucinał. Właściciel przerobił zasilanie na zasilanie zasilaczem, który był tutaj schowany i zaraz Wam powiem, dlaczego według mnie akurat w tym miejscu, w którym był ten zasilacz, to nie był dobry pomysł, żeby on się tu znajdował, więc zostawię te przewody, gdzieś tam ładnie je zwinę i niech sobie będą, w razie czego, jeśli kiedyś ktoś będzie chciał wrócić do oryginału, to będzie miał taką możliwość. Ok, więc sprzęt, załóżmy, po naprawie, po przebudowie, po rozbiórce składamy. No i zawsze mamy ten dylemat, czy przy pierwszym uruchomieniu nie będzie niespodzianki, czy coś nam się nie uszkodzi. Szczególnie jeśli naprawiane były końcówki mocy, czyli tranzystory. Ja patrzę, gdzie ta ostrość, bo jak zwykle, jak patrzę czasami na tych moich filmach, gdzieś ta ostrość ucieka, ale to niestety, tak jak Wam mówiłem, sprzęt mam taki, jaki mam, innego nie mam do kręcenia. No i na razie nie zanosi się, żeby tutaj się coś w tym temacie zmieniło. Więc szczególnie gdy końcówki mocy lecą, czyli tranzystory, tutaj akurat w tym przypadku są końcówki mocy na układach scalonych, później sobie pokażemy jakich, no to jest zawsze ryzyko przy pierwszym włączeniu, czy na przykład wszystko przejrzeliśmy, czy gdzieś jeszcze nie będzie niespodzianki. Zasadniczo tranzystory to jest zazwyczaj skutek. Zawsze w naprawie czegokolwiek trzeba znaleźć jeszcze przyczynę. Bardzo często jest tak, że my nie do końca wiemy, co było przyczyną. Bardzo często jest tak, że ci mniej doświadczeni myślą, że jak wymienią tranzystory, to za jednym zamachem będzie skutek i przyczyna rozwiązana. Natomiast no nie zawsze tak jest i warto się zabezpieczyć. Więc
Tego typu sprzętu zawsze polecam uruchamiać przez tak zwaną żarówkę, czyli w szeregu do zasilania. Czyli zobaczcie, tu jest wyjście w szeregu. Specjalnie ja zrobiłem taki, akurat to jest żarówka gdzieś tam wzięta, jakaś budowlana moja. Zasadniczo mam trochę ładniejszy zestaw do uruchamiania. Natomiast w tej chwili jestem w innym serwisie i tamten ładny, zbudowany na przełączniku i żarówce, która jest elegancko w pionie zamontowana, nie lata tutaj, nic się z tym nie dzieje. Natomiast mówię, to jest taka prowizorka na szybko zrobiona, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Bardzo ważne jest, żeby mieć możliwość włączenia i wyłączenia naszego, nazwijmy to, obciążenia, które jest włączone w szereg z zasilaniem, po to, żeby w razie czego można było szybko zareagować i w momencie, kiedy żarówka będzie się świeciła ciągłym światłem, żeby nie było niespodzianki, żeby zdążyć wyłączyć żarówkę. Po co ta żarówka jest? Więc ta żarówka, w momencie, kiedy będziemy mieli w odbiorniku zwarcie, ona będzie się świeciła światłem ciągłym. Prawidłowe zachowanie żarówki w szeregu z badanym odbiornikiem to jest takie: włączamy urządzenie, żarówka się rozjaśni przez ułamek sekundy, później przygaśnie, może się lekko żarzyć, i to będzie znaczyło, że w momencie, kiedy żarówka się lekko żarzy, że jest szansa 90-kilkuprocentowa, że na wprost nie ma gdzieś tam czystego, żywego zwarcia w odbiorniku i możemy bezpiecznie uruchamiać urządzenie. Więc spróbujmy zrobić i zobaczmy, jak to się zachowa. Włączyliśmy urządzenie, włączamy odbiornik. Widzicie, żarówka się zaświeciła, słychać było kliknięcie przekaźników. Oznacza to, że na wyjściu nie ma napięcia stałego, a czy ono jest, czy nie, to sprawdźmy sobie miernikami. Ja mam w tej chwili do wyjścia amplitunera podłączone sztuczne obciążenie i równolegle do sztucznego obciążenia mam podłączone mierniki napięcia stałego. Nie wiem, czy to widać. Na jednym kanale mamy 133 mV z napięcia stałego, na drugim kanale mamy 58 mV napięcia stałego. Wyłączmy urządzenie. Czyli już wiemy, że jest szansa, że wzmacniacz może wystartować poprawnie. Możemy już sobie to odłożyć, żeby nie przeszkadzało. A widzicie, mówiłem o miernikach, a Wam nie pokazałem. Niestety, pech jest taki, że aparat nie ma obiektywu szerokokątnego, więc dobra, ostrość na mierniki. No, czyli uruchamiamy jeszcze raz. Pyk, pyk. Włączamy. Pstryknęło. Mamy 50, wciąż 8 mV napięcia stałego w lewym kanale, 130 mV napięcia stałego w prawym kanale. Dlaczego to jest takie ważne? No ważne jest to dlatego, ja się zastanawiam, czy ja nie mam go w tej chwili przełączonego na radio. W zasadzie powinien być przełączony na wejście na przykład magnetofonowe. To zaraz sprawdzę poza kadrem, bo jeszcze Wam pokażę inną rzecz. I teraz kolejny krok. Wiemy już, że nie ma napięcia stałego na wyjściu głośnikowym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że czasami, szczególnie tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy będziemy mieli końcówki mocy uszkodzone, nie podpinajmy nigdy głośników, nawet badziewnych, do sprzętu po naprawie, szczególnie końcówek mocy na tranzystorach. Dlatego, że jeśli okaże się, że gdzieś coś żeśmy źle zrobili, no to może się skończyć tym, że po włączeniu pojawi się napięcie stałe i głośniki ulegną uszkodzeniu. Oczywiście ten sprzęt ma zabezpieczenie przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu. Przekaźniki się nie powinny załączyć, ale w przypadku sprzętów, które takiego zabezpieczenia nie mają, to jednak, jak to się mówi, warto dmuchać na zimne. Bardzo często we wzmacniaczach samochodowych to jest dosyć istotna sprawa, żeby tak to było. Dobra, więc wiemy już, że napięcia stałego nie ma. To, jaki poziom tego napięcia jest, na razie nas nie interesuje. W kolejnym kroku, gdzie będziemy regulować parametry tego amplitunera,
Będziemy to napięcie między innymi sprawdzać, regulować. Zasadniczo uruchomienie tego sprzętu można podzielić i naprawę, czy raczej regulację na część wzmacniacza mocy i zasilacza i część tunera, tak? AM i FM. Natomiast ja z założenia, tak jak Wam kiedyś mówiłem, nie dotykam się do tunera AM, dlatego że już chyba dzisiaj nikt nie słucha nic na AM-ie. Natomiast głównie chodzi o tuner FM. Ja już tutaj sprawdziłem z grubsza tuner FM. Jest ok. I zaraz Wam też pokażę, może nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku skończę, czy może w następnym, bo już 10 minut minęło jak zwykle. Ale zrobimy tak, że prawdopodobnie będzie jeden odcinek dzisiaj ogólnie o uruchomieniu sprzętu, o czym, na co warto zwrócić uwagę, a w kolejnym odcinku sobie sprawdzimy tuner FM. Tak jak powiedziałem, ja już go wstępnie sprawdziłem. Nie jest źle, aczkolwiek instrukcja serwisowa tak naprawdę mówi, że pewnych parametrów, jeśli chodzi o tuner FM, nie regulujemy nawet w serwisie autoryzowanym, dlatego że pewne bloki są fabrycznie zestrojone i dopiero w przypadku, kiedy uszkodziłby się jeden z tranzystorów znaczących w obwodach wejściowych, to dopiero wtedy można prowadzić jakąś tam regulację i kalibrację. Zniekształcenia nieliniowe się ładnie regulują, wszystko się ładnie reguluje, także to pewnie będzie w kolejnym odcinku. Więc tak, uruchomiliśmy wzmacniacz, wiemy, nie ma napięcia stałego na wyjściu, wiemy, że jest szansa, że to działa. Co dalej? Ano, trzeba zajrzeć teraz do serwisówki. Ja może zrobię małą pauzę i pokażę Wam, co w pierwszym kroku powinniśmy wykonać. Ok, więc tutaj na blokowym diagramie mamy przedstawione zasadniczo strukturę, ideę działania urządzenia, czyli wejścia poprzez selektory. W zasadzie to się zastanawiam. Bardzo dziwnie jest to trochę zrobione. Aha, dobra, bo tu jest część radiowa. Jakoś tutaj gdzieś mi zabrakło części wzmacniacza. Zasadniczo jest to bardzo uproszczone, jak widać, czyli z selektorów w zasadzie od razu na końcówki mocy poprzez przekaźniki sygnał jest poprowadzony. Mamy tutaj teraz schemat na przykładzie lewego kanału, jak to jest zrobione, potencjometr głośności, balansu, potem mamy przedwzmacniacz, regulacje wysokich, niskich. Potem mamy wzmacniacze, układ darlingtonowy, przekaźnik, selektor, który nam albo na słuchawki, albo na głośniki sygnał podaje. Mamy wskaźnik mocy, jeśli można tak powiedzieć, zasilacz, więc tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to jakiś bardzo skomplikowany egzemplarz, natomiast powiem Wam szczerze, że czasami jest tak, że mam pewne swoje sympatie i antypatie, jeśli można powiedzieć, o sprzęty. I po tym, jak złamaniu uległy te nieszczęsne suwaki potencjometrów, czyli znaczy potencjometrów, suwaki izostatów, bardzo mi się nie chciało kontynuować prac. Niestety, tak jak widzieliście, trzeba go było dokumentnie rozebrać do gołej ramy, wszystko zupełnie oddzielnie. Te połączenia owijane, których na szczęście tutaj nie ma zbyt dużo, ale jest to utrapienie wszystkich serwisów, które zajmują się sprzętem audio z czasów z lat 80., 70. i tak dalej. Dobra, więc pierwsza rzecz, musimy ustawić napięcie offsetu. Jak to jest, jak to zrealizować, jak to zrobić? Podłączyć voltomierz napięcia stałego między pin 24, później pin 24 złącza X09 i tak dalej, a chassis, czyli ubudowę, na obudowie jest minus, czyli masa. Potencjometrem VR5, czyli VR5 pin 23 i VR6 pin 24 ustawić 0 napięcia stałego oczywiście na mierniku. No więc to uczyńmy. To jeszcze jest jakby bardzo ładnie obrazkowo narysowane, gdzie podłączyć. Zobaczcie, tutaj z tą masą to jest tak trochę śmiesznie, no ale tak jest.
Więc zestawiamy zestaw przyrządów pomiarowych i dokonujemy pomiaru. Także znowu zmiana szybka planu i regulujemy pierwszy parametr wzmacniacza. No dobra, to żeby Wam pokazać, gdzie to jest, to mamy pin 23, pin 24 i wspomniane potencjometry, czyli między pinem a masą musimy sobie podłączyć miernik napięcia stałego i wyregulować 0. No także zabieramy się za pracę. No dobra, mam zestaw, układ podłączony. No i zobaczmy, czy da się to wyregulować. Najpierw dla lewego kanału. Ja myślę, że to jest właśnie to też napięcie stałe na wyjściu. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Dajmy chwilkę. Widzicie, to nie jest takie proste, ale myślę, że jak będziemy w okolicy 1 mV, to na pewno będzie albo poniżej 1. To jest tak niewielki ruch potencjometru. Teraz ja go może spróbuję rozruszać trochę. To jest upierdliwe. No dobra, więc myślę, że to jest bardzo akceptowalny wynik. On będzie się wahał w zależności od tego, jak. Dobra. Wyłączone. Przełączamy się na drugi punkt pomiarowy. No i zobaczmy, jeśli się pojawi tutaj te 133 mV, to znaczy, że to mniej więcej koresponduje napięciu. No, czyli jak widać, mniej więcej to się pokrywa z tym, co mieliśmy na obydwu miernikach. Ja to patrzę, gdzie ta ostrość. Jak zwykle pewnie ostrość poszła w buraki. No ale cóż, trudno się mówi. I teraz drugim potencjometrem. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. O, przeholowałem. No i to jest. No to są naprawdę tak niewielkie ruchy. Ale i tak, jak widać, będzie na pewno dużo lepiej niż było. No zobaczcie, dosłownie, nie wiem, ułamek milimetra i już to napięcie leci. Straszne. Powinien być potencjometr wieloobrotowy. Dobra. Myślę, że dużo lepiej nie będzie. No, w okolicy 1, może nawet niecałego 1 mV, myślę, że jest to już w zupełności wystarczające. Dobra, wzmacniacz wyłączony, patrzę, 18 minuta. Myślę, że dzisiaj już więcej w tym odcinku nie będę regulował, nie będę ustawiał. Powiem Wam jeszcze kilka zdań na temat tego egzemplarza. Co mnie zaskoczyło, co zdążyłem zauważyć, jakie są moje jakieś tam pierwsze odczucia. W sumie oscyloskopu nie będę teraz potrzebował. Więc może patrzę, jak z tym moim oświetleniem. Niestety szału nie ma. Może sobie jakąś tam lampę tutaj postawię bliżej. Aczkolwiek też nie będzie dużo lepiej.
niestety nie mogę zrobić zbliżenia, żeby to miało jakikolwiek sens. Więc tak jak widzicie, końcówki mocy są na Darlingtonach, na STK 0050. Przykręcone są do radiatorów, więc ja tutaj w tym egzemplarzu wymieniłem pastę termoprzewodzącą pod spodem. Dałem pastę o bardzo dobrej, albo raczej o bardzo niskiej rezystancji termicznej, czyli taka, która bardzo dobrze przewodzi ciepło. Jest to jakaś tam pasta ze związkami srebra, czy tam aluminium, w sumie nie pamiętam. W każdym razie jest bardzo dobra do tego typu zastosowań. Parę słów o kondensatorach elektrolitycznych. Tak jak Wam mówiłem, w tym egzemplarzu wymieniłem dosłownie 4 kondensatory elektrolityczne i więcej nie było potrzeby wymieniać, dlatego że zastosowane tu kondensatory są jedne z lepszych, jakie spotkałem do tej pory. Bardzo było to widać na przykładzie kondensatorów rzędu około 1 mikrofarada, gdzie nawet współczesny kondensator średniej klasy potrafi mieć rezystancję szeregową, bo o pojemności, w zasadzie jeśli chodzi o pojemność, to ja bardzo rzadko pomijam ten parametr, bo kondensatory dosyć często mają jakąś tam pojemność, czasami nawet ona się mieści w tolerancji tam około 20%, natomiast z rezystancją szeregową bywa bardzo różnie, czasami nawet wręcz rzekłbym tragicznie. Więc zasadniczo pojemność tutaj kondensatory wszystkie trzymały bardzo dobrze. Natomiast tak jak powiedziałem, zaskoczył mnie bardzo ESR tych kondensatorów. Tu są dwóch albo trzech producentów kondensatory elektrolityczne. Więc wracając do tego wspomnianego kondensatora elektrolitycznego rzędu 1 mikrofarada, zazwyczaj tego typu kondensatory, nawet współczesne, mają kilka ohmów rezystancji szeregowej. Tutaj wszystkie zmierzone były poniżej 1 ohma. Jest to wynik naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dobry. Czasami nawet współczesne kondensatory, ten ESR, mogą mieć nawet na poziomie 7-8 ohmów, a tutaj poniżej 1 ohma. No po prostu powiem Wam szczerze, rewelacja. Naprawdę, nawet współczesne kondensatory nie mają takich parametrów. Tu pewnie paru z Was zauważy jakieś takie ślady porysowania. To nie jest moje dzieło, ten sprzęt już taki do mnie dotarł. Więc ponieważ oczywiście po wyczyszczeniu tej płytki okazało się, że zostały ślady, patrzę, 22 minuta. Ślady po białe takie, tak jak Wam mówiłem, po umyciu alkoholem, więc musiałem pokryć delikatnie całość roztworem karafoni. Nic się nie lepi, nic się nie dzieje, wygląda w miarę estetycznie. Co mnie zaskoczyło, wzorcowo poprowadzone pola od napięcia i masy, wszystkie punkty wspólne napięciowe zbiegają się tutaj na kondensatorach w zasilaczu. To znaczy wszystko stąd, widzicie, słońce mi świeci i już słabo to wygląda. No dobra, musicie mi wybaczyć. Czyli żeby nie było pętli masowych, żeby zasilania się gdzieś tam nie zapętlały, wszystko jest z tych punktów przylutowania kondensatorów elektrolitycznych porozprowadzane na różne części, różne gałęzie układu. Wręcz wygląda to czasami trochę groteskowo, ale to naprawdę działa. I między innymi to był problem przy uruchamianiu tego urządzenia. Wcześniej ktoś też wylutowywał te kondensatory i było mikropęknięcie na ścieżce i jedna ścieżka napięciowa prowadząca tutaj do drivera w końcówce mocy, no niestety była pęknięta. Włączyłem, żarówka zapaliła się, zgasła, a urządzenie było martwe. No i nie ukrywam, że przez chwilę się zastanawiałem, cóż to mi się źle zrobiło. Tak jak powiedziałem, wszystko co było wylutowywane, wszystko zostało zweryfikowane, sprawdzone. Nic się tu nie działo, więc było bardzo duże moje zdziwienie, co to takiego się stało. Ale udało się, sprzęt wstępnie uruchomiony. W kolejnym odcinku ustawimy wskaźniki, zweryfikujemy działanie tunera FM. Złożę wszystko w całość i po testach wróci sprzęt do klienta. Dzięki, trzymajcie się, cześć.